witam was moi drodzy w kolejnym odcinku. W tym odcinku będę malował Sylwii relingi w samochodzie. Prosiła mnie już o to od dłuższego czasu. Pogody nie ma, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Dzisiaj w Irlandii ogólnie co chwilę pada. Jest to bardzo, bardzo niespotykane jak na Irlandię. Można było to śmiało nazwać jakimiś takimi anomaliami pogodowymi, no ale też nie zawsze w Irlandii musi być pięknie, słonecznie. Także postanowiłem Sylwii dzisiaj, bo jej oczywiście obiecałem, że pomaluję relingi w jej samochodzie. Są strasznie zajechane, no i to dzisiaj będę robił. Będzie to bardzo interesujący odcinek. Nie można nazwać technologiczny, można go również nazwać odcinkiem, w którym będę majsterkował wręcz. O, Sylwia właśnie wraca z pieskiem, była na spacerze. Teraz złożyli nam torfik tam, gdzie gramy w patyczki. Nie ma grania. Nie ma grania, tatuniu. Maluję ci relingi. Abyś to dobrze zrobił. Ale trzeba będzie ujść opłatę na cele własne. O, poczekaj, jak ja zacznę uiszczać opłaty za te wczorajsze 3 obiady, kurki proteinowe i jeszcze ciasto. Chyba dasz ci uiszczę. Nie? Nie, muszę podlać tu. Zioła, tu masz, zobacz, uiszczenie akurat. Z 200 dasz? Jasne, dam ci zaraz. Poczekaj, jak ja cię podliczę za moje ja obiady. Pomaluję. 200. Ja. Chcesz, żebym ja zaczęła uiszczać ten? No dobra, dobra, pomaluję ci te relingi. Ale to też jest związane z pewnego rodzaju też umiejętnościami. To jest związane z pewnego rodzaju umiejętnościami. Umiejętnościami czego? No. A ty mówisz o moich umiejętnościach? Nie. O swoich? Tak. Nie wiem, czym to będę szlifował, ale no ale ma już swoje lata, więc nie ma się co dziwić, że coś rdzewieje i odpada. W końcu 15, 16 lat. To ile płacisz za te relingi? Nothing. Jak to? Ty dla ciebie, ja dla mnie. Znaczy... Ty dla mnie, ja dla ciebie. Tak to. Ale to tyle wymaga poświęcenia i takiej umiejętności, takiej nieprzeciętnej przecież. Dużo tych papierów, ale jeszcze jest ta maszynka od Sylwii. A. Muszę wziąć worki z pracy. Co? Pies stwierdził, że z tobą nie jest dobrze. O czym to wnioskujesz? O tym, że leżysz na ziemi jak pies. Staram się integrować z moim psem. Gdzie? Wieszaj to, nie ja. Przecież ja muszę sobie wykonać bardzo skomplikowaną, wymagającą wyjątkowe umiejętności pracę. Ja. Ale dam radę, gdyż po prostu zrobię to dla ciebie, Sylwia. Bo ja normalnie bardzo cię lubię. Po prostu idę po worki i pracuję.
papier trochę gruby, zeszlifowałem tą pierwszą powierzchnię. Zobaczymy jakie tam jeszcze są. 80, no to gruby. 80 tylko. A poszukać innych. 180. I zobaczymy jak to pójdzie dalej. Nie mogę tam sięgnąć pod spodem papierem, więc tą grubą warstwę farby normalnie obchara tam pilnikiem spod spodu i tak nic nie widać. Później to zeszlifuję lekko papierem i... Tu nie zamierzam kurde całego dnia spędzić. O tym szlifowaniu i w ogóle. Później prysnę sprayem. Wiadomo, że ze sprayem jest tak, że jak nie ma schodzić, to schodzi. A jak się, wiesz, coś pomaluje niechcąco i ma zejść, to nie schodzi. Tak chyba jest. Myślę sobie. Odkurzacz z Lidla polecam. Jestem ogólnie bardzo podekscytowany, że udało mi się pomalować te relingi. W związku z tym chciałbym zaśpiewać piosenkę. Taką, która gdzieś tam zawsze była ze mną przez całe życie. Pamiętam ją z dzieciństwa. I tyle. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć tylko łowcom talentów, że nie jestem zainteresowany karierą muzyczną. Zdaję sobie sprawę, że fakt, że mam 75 subskrybentów w tym momencie, powoduje to, że gdzieś tam ten mój kanał już staje się taki international, także ja nie jestem zainteresowany karierą muzyczną. Dzięki wielkie i tyle. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król. Znów taksówką jadę sam w świat, w którym nie liczy się nic, wśród paru szaleństw i bzdur. No i to by było tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Życzę wam dużo zdrówka, miłości i do następnego razu, hej!